Do dzisiaj byłem pewien, że jeśli chodzi o Minecraftowe światy, to widziałem już wszystko! Ale potem znalazłem te seedy! O, to oznacza, że czas na kolejny odcinek niszczenia mózgów! Ehem, więc ten, jeśli jeszcze nie masz ochraniacza na mózg, to zostaw suba, lepiej to dostajesz go za darmo, także polecam! O, jak już wszyscy są bezpieczni, to lecimy z tematem! No to zobaczmy, co tym razem przygotował dla nas generator świata! Już się boję, te przygody zazwyczaj nie kończą się dobrze. No ale mamy to, seed numer 1! Z tajnych informacji, które otrzymałem listem z biura Minecrafta, będzie wysoko, proszę państwa, będzie wysoko! Ale co oni mieli na myśli, mówiąc będzie wysoko? Co? Prawdopodobnie to, siema! Co to jest za kombo? Nie no, wspaniale, zaczynamy odcinek od wojny domowej! Powiedzcie mi, kto wpadł na ten genialny pomysł, żeby zbudować wieżę pillagerów w środku wioski i to jeszcze na piramidzie dżunglowej, która jest zbudowana na wiosce! To nic nie ma sensu! Serio, z moich skomplikowanych badań wynika, że pierwsza tutaj była ta wioska! Zaraz po tym ktoś zbudował na niej dżunglową świątynię, co nie ma sensu, bo nawet tutaj dżungli nie ma, ogarnijcie się! No i wisienka na torcie, czyli wieża pillagerów, która jak gdyby nigdy nic zniszczyła wszystko, co było tutaj wcześniej i zrobiła wieżę pośrodku wszystkiego! Nieważne, czy to był dom, nieważne, czy to była jakaś świątynia, walić to! Jasne, zróbmy tutaj wieżę, świetny pomysł! Co z tego, że wchodzić do niej będzie się przez łóżko biednych osadników, którzy tutaj wcześniej żyli. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ale kto w ogóle na to pozwolił? Taką wieżę buduje się kilka dni. Gdzie był w tym czasie żelazny golem, który miał chronić tą wioskę? Okej, żelaznego golema nie ma. No jasne, bo czemu? Po co? Wiadomo. Ty, nie, chwilę, jest, ale go uwięzili. Teraz to wszystko ma sens. Pillagerowie wpadli do wioski, uwięzili golema i zaczęli budować swoją wieżę. Oto dżunglowa świątynia, to musiał być jakiś ratusz villagerów, więc go zniszczyli specjalnie, żeby przejąć władzę. Łączymy puzzle, panie i panowie i wszyscy inni, łączymy puzzle! A najgorsze jest to, że to dopiero początek! Z każdym kolejnym seedem będzie już tylko gorzej! I bierzcie moje słowa na poważnie, witam na Javie! Bedrock to tylko jakaś zabawka dla początkujących, prawdziwe rozwalające banie seedy są tutaj! I mam dziwne przeczucie, że to może być jeden z nich! Dawaj Java Edition, pokaż na co cię stać! Chociaż wolałbym, żeby to nie było za dużo, mój mózg raczej tego nie wytrzyma, dzień dobry! Okej, świat jak świat, ale z tego co wiem, mam szukać na spawnie! Wow! Dobra, to nie jest kolejna wyspa z wioską, tylko ta wioska po prostu pływa na wodzie! Przepraszam bardzo, gdzie jest burmistrz, bo chciałbym przekazać mu gratulacje! Możemy zbudować całą wioskę na wodzie i to jeszcze na prawdopodobnie jednym z najgłębszych możliwych jezior w Minecrafcie! I to co mówię, to nawet nie jest żart, jestem na minus 54 kratce, tak głęboka jest ta woda! Czyli dosłownie tutaj powinien być zaraz bedrock, o właśnie, o wilku mowa! Świetny pomysł, drodzy villagerowie, budowanie wioski na jednym z najgłębszych jezior, jakie istnieje. No bardziej 500 IQ ruchu to sobie nie mogę wyobrazić. Z jednej strony to jest fajne, bo jesteście obronieni. Chwilę, co? Jesteście bezpieczni przed zombiakami i innymi takimi dziwnymi stworami. Ale z drugiej to ja mam chyba trochę chorobę morską i wolałbym nie. Czy wy w ogóle umiecie pływać? Ja tu nie widzę żadnego statku. Dawaj, stary, pokaż na co się stać. Wyobraziłem sobie właśnie tego villagera w kąpielówkach. A naprawdę nie chciałem. No tak, mniej więcej tak. Ty nie, chwilę, albo to jeszcze lepsze, co? Czemu Minecraft tak nie wygląda? Dajcie mi to. Och, cóż za piękny dzień, aby zwiedzić te wioski. Za dużo, wystarczy. I teraz to wszystko ma sens. Wioska na wodzie 10 na 10. Myśleliście kiedyś nad tym, co się stanie, jeśli zaśniecie na klawiaturze i przypadkiem wpiszecie to jako seed? Dobra, możemy z przesady, nie możemy zasnąć na aż tak długo. Wystarczy na 12 pojedynczych jedynek. 1, 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 1
ale... I o tym samym pomyślała piramida, która zespawnowała się w miejscu, które właśnie teraz widzicie. Serio, nie żartuję, przed wami jest właśnie piramida i to całkiem spora do takiej normalnej wielkości piramida. No nie wiem, ile to kratek może być. Ale jeśli miałbym ułatwić wam życie, to jest około 10 kratek przede mną właśnie w tym momencie. I to nie, wcale nie jest na dole tej dziury, tylko jakby to powiedzieć, na jej boku. Zgadza się, świetne miejsce na zbudowanie piramidy. Tak sobie myślę, że chyba wiem, na czym wzorowali się architekci. Znajdźcie jedną różnicę, to kontra to. Nie wiedziałem, że znane budowle budują się w Minecrafcie same, bez w ogóle ingerencji człowieka. W takim razie czekam, aż gdzieś w Minecrafcie będzie jakaś wieża Eiffla czy coś, nie? Jak świątynie z Jordanii potrafią budować
macie same, to czemu nie na przykład takie koloseum czy coś? Wow, 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 i to jak na świątynię przystało, skarby w środku też są niczego sobie. Dobrze, bo tak by wypadało, także okej, okej, jest git. Znaczy, mogłoby być lepiej, no wiadomo, jak na to, żeby znaleźć tę świątynię, naprawdę trzeba wytężyć wzrok. Bo to nie jest tak, że chodząc po pustyni zawsze patrzę na ściany, czy tam przypadkiem nie ma jakiejś świątyni ukrytej. Ale wygląda na to, że wypadałoby zacząć. Szczególnie jeśli przed wejściem na świat zaszkniecie na klawiaturze TTA. Swoją drogą kozacki patent na ultra ciekawy spawn. Zapamiętujecie tylko 12 jedynek i proszę bardzo, zepsuty świat jest wasz. I lepiej korzystajcie ile wlezie, bo kolejne seedy nie będą już takie proste. Tak pięknie było, same jedynki, jak w moim dzienniczku na końcu podstawówki. A teraz co, jakieś dwójki, czwórki, no cały alfabet Morsa nam dodali. Chociaż gwarantuję wam, i te cyfry warto zapamiętać. Może tym razem nie będzie tutaj piramidy w ścianie, ale będzie jeszcze ciekawszy stwór. Dla pewności sprawdźmy, nie ma, nie ma, nie ma. Halo piramido, to gdzie ty jesteś? O kurde bele, o kurde bele. Dobra, nie, to jest kolejny poziom. Przecież ta miejscówka jest z tej ziemi, co tu się dzieje? To jest za ładnie, żeby to było w ogóle prawdziwe. Dzień dobry, dzień dobry, ja mam kilka pytań do pana architekta. Jakim cudem wy to tu zbudowaliście? Plus, czy my przypadkiem nie jesteśmy na poziomie minus 52? Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Minus 53, to znaczy, że pod nami jest dosłownie tylko... O kurde bele, faktycznie! Pod nami jest tylko 10 kratek świata, co znaczy, że ta piramida generuje się aż do bedroka. I nie ma tutaj żadnego TNT, ani skrzynek, ani totalnie niczego, po prostu dziura do bedroka. Tego jeszcze nie grali, to w takim razie po co ta piramida? Właściwie to jest wielka dziura pośrodku jeziora lawy prowadząca do bedroka. Ale za to dziura w jakim otoczeniu, spójrzmy na to jeszcze raz. Ten Lush Cave powinien być nielegalny. Jakim cudem tyle piękności mogło zmieścić się na tak małej przestrzeni? Do tego jest jeszcze dziura na świat, na dole piramida. To nie może być zwykły zbieg okoliczności. Mamy potwierdzenie, że na świecie w Minecrafcie żyje UFO. Nikt inny by tego tak dobrze nie zrobił. Super świetnie, a więc mamy kosmitów, villagerów, bikini. Co jeszcze? Wiecie co, tego jeszcze nie wiem, ale wydaje mi się, że naprawdę polubiliśmy się z piramidami. A jak mówi stare przysłowie, trzy piramidy robią z mózgu chromoproteidy. Chwilę, co? Coś takiego w ogóle istnieje? Chromoprotei... O, o! Słownik biologiczny! Chromoproteidy to białka złożone, w których grupę prostetyczną stanowi barwnik. Przykłady chromoproteidów to hemoglobina, homocyjanina, purpura wzrokowa, flowe... Co? Nie wiesz, że coś takiego naprawdę istnieje. Wypowiedziałem jakieś losowe słowo. Jestem z siebie dumny, a przy okazji zaliczyliśmy naszą coodcinkową lekcję biologii. Nie, chwilę, to bardziej chemia. Chromoproteidy, białka złożone, w których grupę prostetyczną stanowi... Dobra, wystarczy! Przecież wszyscy wiedzą, co to są chromoproteiny. To jest wiedza z przedszkola. Lepiej dowiedzmy się, co kryje przed nami kolejna pustynia. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic wielkiego. Tu jest dziura. Dziury... Oho! Dziury nigdy nie oznaczają niczego dobrego. Dzień dobry! Berek. Nie no, to jest jeszcze większe kombo niż wcześniej. Panie, kto to panu tu tak to zepsuł, no? Widziałem już w życiu piramidy w wielu dziwnych miejscach i nawet dzisiaj. Ale co? To jest szczyt wszystkiego. Z jednej strony nasza piękna piramida zażywa energetyzującą kąpiel w lawie. Z drugiej strony od góry się już ochładza wodą, a z tyłu wypina tyłek nad... nie wiem na co. A, okej, z tyłu sobie siedzi jak gdyby nigdy nic na opuszczonej kopalni. Na dzień jak co dzień. Są tu może jeszcze jakieś tajemnice, o których nie wiem, no dawajcie, dawajcie. Bardzo chętnie się dowiem, człowiek uczy się przez całe życie. Wejdźmy sobie do środka. Bardzo ładny środek, tak przemyślany, bo od razu jak zaczniemy się palić, możemy zgasić się w wodzie. Po czym możemy delikatnie jak syrenka spłynąć na dół, a wodospad, który stworzyliśmy, zatrzyma TNT przed większym wybuchem. Znaczy dobra, może jednak niekoniecznie. A nawet bardzo, bardzo niekoniecznie. Ciekawe twory, chciałbym poznać osobę za to odpowiedzialną. Wiecie, trzeba doceniać prawdziwych architektów, którzy nie boją się wyzwań. Piramidy na powierzchni mogą budować jakieś nuby, to są prawdziwe dzieła architektury. Myślicie, że ktoś zapamięta, że znalazł taką piramidę? Nie ma opcji. Za to na 1000000%. Każda osoba, która była na tym seedzie, zapamięta go prawdopodobnie do końca życia i jeden dzień dłużej. Ten seed od nowa tworzy definicję laki świata. Ale nie tego świata tutaj, tylko endu. Normalny świat jak normalny świat. Tam nie trzeba być laki, żeby przeżyć, ale w endzie naprawdę trzeba mieć szczęście. Tym bardziej, jeśli waszymi aspiracjami jest coś więcej niż tylko zniszczenie tych kryształów. I
nie wiem, no ewentualnie pokonanie tam jakiegoś smoka, co tu lata. Plany, o których powiemy sobie teraz, sięgają o wiele, wiele głębiej. Ale najpierw naprawdę trzeba się z nim rozprawić. Jaki jest kolejny krok po pokonaniu smoka? End City, no wiadomo. A w End City szuka się czego? Elytry, o mamo. Mówiąc, że szukam elytry, nie miałem tego na myśli aż tak bardzo. Jakim cudem? To jest inny poziom szczęścia. Pokonując smoka na tym seedzie i wchodząc do End City Ender Pearl, spawnujemy się dosłownie na statku. A jak wiadomo, na tym samym statku znajduje się elytra. A więc poszukiwań dosłownie zero. A do tego na drogę powrotną mamy jeszcze całkiem ciekawy upominek. Nie ma co narzekać, oj nie ma. I tak oto odbyliśmy właśnie prawdopodobnie najkrótszą wyprawę po elytrę w historii. 30 sekund jest wasza. Jestem ciekaw, czy potraficie tak szybko zostawić łapkę w górę i suba, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście wcześniej. Sprawdźcie to koniecznie właśnie teraz i zostawcie jedno i drugie przed końcem tego odcinka. A my widzimy się jutro w kolejnym jak zwykle popadki. Cześć! Wow, no chyba, że wbijesz na odcinek, który masz właśnie teraz po prawej stronie. Tak, 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 dobrze widzisz, sprawdziłem tam 9 największych błędów Minecrafta. Co w skrócie oznacza tyle, że go rozwaliliśmy na kawałki. Zresztą kliknij i przekonaj się sam.